Okej, tak jak powiedziałem przed przerwą, skończyliśmy właśnie całą sekwencję C. Wszystkie poszczególne fragmenty, które wchodzące w jej skład już sobie omówiliśmy, przeszliśmy przez nie, więc wracamy teraz znowu do naszego budowy całej sekcji C, tak? Odhaczamy, co już mamy zrobione i teraz wchodzimy w sekwencję C1, w którym właśnie będzie ukazane to, że pójście za Chrystusem w kontraście do pójścia za faryzeuszami jest właśnie drogą prowadzącą do życia. Ale też będziemy mieć również inne tematy, tak przede wszystkim ujawnienie uczniom tożsamości Jezusa oraz charakteru Jego misji. Takimi tematami będziemy się zajmować. Jeszcze oczywiście dosyć istotny będzie temat wiary, który się pojawił już wcześniej, ale będzie omawiany również tu. Nasza sekwencja C, jak już wspominałem na początku, będzie miała, ma, czy ma budowę koncentryczną, tym razem z jednym elementem w środku. Zaczyna się cała ta sekwencja od fragmentu, w którym faryzeusze przychodzą do Jezusa z pytaniem o znak. Jaki znak uczyni? Znaczy, nie to jaki znak uczyni, ale z prośbą w zasadzie, żeby uczynił znak z nieba. Tak? Prośba czy nakaz, żeby właśnie uczynił coś szczególnego, co określają mianem znaku z nieba. I w ramach tego fragmentu jest ukazana znów małowierność uczniów, kiedy przebywają przez jezioro, po czym stwierdzają, że zapomnieli wziąć chleba i właśnie okazują się być zatroskani tym faktem, a Jezus właśnie pokazuje, że w tej postawie są ludźmi małej wiary. Po drugiej stronie, aha, po kolei to mam tutaj. Później będziemy mieć o wyznaniu Piotra, o Jezusie, a także będziemy mieć pierwszą zapowiedź śmierci. W środku będziemy mieć fragment, w którym Jezus mówi o radykalnym uczniostwie, jeżeli ktoś chce być uczniem, no to musi, musi wykazać określoną postawę, ale Jezus wskazuje, że ta postawa właśnie będzie drogą prowadzącą do żywota. Następnie fragment o świadectwie Boga Ojca o Jezusie, czyli tak zwana scena przemienienia na górze, a także druga zapowiedź śmierci i ostatnia uzdrowienie epileptyka. Oraz małowierność uczniów znowu. Tak? Więc przejdźmy sobie do pierwszej pary. I przybył w okolice Magadan i przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i kusząc go, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. A on odpowiadając, rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Nie, oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. I gdy się uczniowie przyprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba, a Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla 5 tysięcy i ile koszów zebraliście, ani tych siedmiu chlebów dla 4 tysięcy i ile koszów zebraliście. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. Uzdrowiony został chłopiec od tej godziny.
Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Dwa fragmenty, już z samych tytułów, które nadałem, tutaj widać, że głównym tematem łączącym te dwa fragmenty jest postawa uczniów, w zasadzie ich mała wiara, brak dostatecznej wiary, tak byśmy powiedzieli również. I w obu tych fragmentach pojawia się jakby jakiś problem, tak? Problem dla uczniów. Z jednym z tych w pierwszym fragmencie jest fakt, że zapomnieli wziąć chleba, który Jezus rozmnożył. I zebrali właśnie kosze. Nie zabrali ze sobą tych koszy. Natomiast w drugim Jezus wskazuje na to, że oni w zasadzie powinni, albo inaczej, Mateusz ukazuje sytuację, w której uczniowie nie byli w stanie wypędzić demona z syna tego człowieka, który przyszedł właśnie z prośbą, aby tamci uczniowie mu pomogli. Uczniowie nie byli w tym momencie w stanie tego zrobić. Więc są jakby dwie sytuacje, w której pojawia się określony problem dla uczniów. Nie wzięli chleba, a tu nie mogli wypędzić demona. W obu fragmentach właśnie Jezus twierdza o tej o braku wiary, tak? O niedostatecznej wierze uczniów. O rodzie bez wiary mówi małowierni, gdybyście mieli wiarę, tak? Więc ten brak wiary, temat wiary tutaj w obu fragmentach się przewija. Ponadto to określenie, które pada w pierwszym fragmencie w stosunku do faryzeuszów i saduceuszów, sam Jezus używa takich dosyć mocnych słów, ród zły i cudzołożny, to później bardzo podobny zwrot pojawia się w odniesieniu do uczniów. O rodzie bez wiary i przewrotny. Więc widać ewidentnie, że te fragmenty jakoś ze sobą tutaj próbują rozmawiać głównie o tej kwestii małej wiary. I zachęca nas Jezus właśnie w tych fragmentach do tego, żebyśmy uczniowie, również oczywiście my, tą wiarę odpowiednią mieli. Do tego za moment dojdziemy. Cały fragment, ten pierwszy, możemy znowu jakoś sobie tutaj spróbować rozkodować, jakby można było go zobaczyć w tym układzie hebrajskiej retoryki biblijnej. Na pewno w tym drugim elemencie i w ostatnim pojawia się kwestia kwasu, tak? Kwasu, którego się mieli strzec uczniowie, mianowicie kwasu, jak to jest określone, kwas faryzeuszów i saduceuszów. Ostatecznie mamy też wytłumaczone, że tym kwasem jest nauka faryzeuszów i saduceuszów. Natomiast jeżeli by tak było, to jedynym możliwym układem jest to, że fragment, który opisuje właśnie ten moment, kiedy przychodzą faryzeusze do Jezusa, prosząc Go o znak, no i Jezus im wskazuje na to, że jeżeli wskazuje im na pewne takie dziwne zjawisko, tak? Mianowicie, że potrafią z nieba odczytać to, jaka będzie pogoda, tak? Potrafią przewidzieć z pewnych określonych przesłanek, jaka pogoda nadchodzi, ale z drugiej strony są świadkami pewnych określonych zjawisk, cudów, tak? Chrystus nazywa to znakami czasów, znamiona czasów, i nie potrafią ich
zrozumieć. Nie potrafią zrozumieć, co one oznaczają, tak? Nie potrafią dostrzec, w jakim, co przyszło tu i teraz, tak? I za czym przemawiają właśnie cuda w służbie Jezusa. To powiedzmy sobie, że to jest bezpośrednio po drugim rozmnożeniu chleba, więc Jezus rozmnaża, przepływają na drugą stronę, uczniowie właśnie tutaj mówią, że zapomnieli zabrać tego chleba, natomiast po tym wielkim cudzie przychodzą faryzeusze i saduceusze. I to jest też dość ciekawe, bo tylko w tym fragmencie faryzeusze i saduceusze przychodzą razem. W całej Ewangelii tylko ten fragment, więc zapewne mamy świadomość tego, że były to zwalczające się stronnictwa, które ze sobą raczej nie sympatyzowały, ale tutaj to stanowisko raczej właśnie przeciwko Jezusowi. Gdzieś tam ich scala razem i przychodzą tutaj właśnie pytać się wspólnie o to, jaki znak im pokaże. Więc pytanie, o jaki w ogóle znak oni, jakiego znaku oni oczekują, nie? No, tak jak mówię, znaki w służbie Jezusa były liczne, tak, w tym sensie cuda, tak, szczególne oznaki Jego mocy, władzy. A mimo to oni pytają o jakiś znak, określają go mianem znaku z nieba. Więc pytanie, czy oczekiwali właśnie coś na wzór manny z nieba, czy ognia z nieba, jak za czasów Eliasza, czy może jakiegoś głosu z nieba. W sumie nie do końca wiadomo, o co im chodzi. Czego oczekiwali tak na dobrą sprawę, skoro już tyle widzieli? Jezus stwierdza, że nie będzie żaden znak inny dany, jak tylko znak Jonasza. I ten znak Jonasza już nam się pojawił w jednym z fragmentów wcześniejszych, w sekcji wcześniejszej, gdzie Jezus właśnie mówił o odrzuceniu jego zwiastowania przez pokolenie i mówił właśnie, że temu pokoleniu nie będzie już dany żaden znak, jak tylko znak Jonasza. No i tłumaczył, że tak jak Jonasz właśnie przebywał we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce, tak on, czy Syn Człowieczy, będzie przebywał w grobie, we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. Więc Jezus mówi tutaj delikatnie, że jedynie zmartwychwstanie będzie znakiem dla nich i dla tego pokolenia. Co ciekawe, Saduceusze, jak pewnie dobrze pamiętamy, w ogóle w zmartwychwstanie nie wierzyli, więc troszeczkę to tak jeszcze dodatkowo Jezus tak szpilę wsadza właśnie w ich przekonania. Niekoniecznie, no oni w zasadzie tutaj nie wiedzą, o co pewnie Jezusowi chodzi. Natomiast, tak jak mówię, faryzeusze, saduceusze nie wiedzieli w ogóle, nie wierzyli w koncepcję życia po przyszłego życia, tak? W sensie zmartwychwstania. No, natomiast pytanie, co wyraża tak na dobrą sprawę właśnie pytanie Jezusa? Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie. Czy jest to wyłącznie stwierdzenie właśnie, że nie potrafią, czy raczej jest to stwierdzenie, że nie chcą? Jeżeli potraficie to, więc tym bardziej powinniście potrafić. A nie potraficie? Więc wydaje się, że to jest chyba jednak pytanie wyrażające krytykę względem ich postawy, właśnie, że widzą pewne określone rzeczy, czują podskórnie, z czym to się je, co one oznaczają, a jednocześnie zaprzeczają temu. Nie chcą tego, nie chcą tego przyznać, nie chcą tego rozpoznać. I ten fragment właśnie o tym braku poznania, czy braku rozpoznania znamion czasów przez faryzeuszy zostaje zestawiony z tym fragmentem o uczniach, którzy się tam właśnie martwią, że nie wzięli chleba, ale Jezus się pyta o ich zrozumienie. Tamci nie potrafili poznać, ale teraz Jezus się pyta swoich uczniów, czy nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5 tysięcy. I ile koszów zebraliście, ani tych 7 chlebów dla 4 tysięcy, i ile koszów zebraliście? Czy nie rozumiecie, ani nie pamiętacie? Czy wy, tak samo jak tamci,
Nie potraficie rozpoznać czegoś, co stoi tak naprawdę za tymi cudami. Nie rozumiecie, że tak naprawdę to nie jest żaden problem, o którym teraz dyskutujecie, ponieważ przyszło coś szczególnego, tak? Przyszedł szczególny czas, Mesjasz przyszedł, tak? Przyszło w nim Królestwo Boże, zabezpieczenie, tak? Czyli wypełnienie się tych wszystkich zapowiedzi dotyczących czasów mesjańskich, zabezpieczenia czy wybawienia ludu. To wszystko przychodzi w Chrystusie. I oni wydają się nie rozpoznawać cały czas tego, czyli nie mają do końca świadomości, czy takiej ufności, może tak, ufności względem Jezusa. Nie rozpoznają, z czym to się powinno wiązać właśnie, że powinni mieć nieograniczoną ufność względem Niego, ponieważ On jest nieograniczony. Tak? Jest tym, dla którego ich problem nie stanowi żadnego problemu. W elementach B1, B2, jak powiedziałem, to jest tam kwestia tej nauki, gdzie Jezus właśnie ostrzega, żebyście mieli na baczności, strzegli się kwasa faryzeuszy i saduceuszów. Natomiast tutaj właśnie zostaje to wytłumaczone, że chodzi o naukę faryzeuszów i saduceuszów. Więc być może to jest to nawiązanie też do tego fragmentu, który sobie tutaj omawialiśmy odnośnie nauki starszych, tak, właśnie, że wyrażała ona obłudę. Być może też ma w tym troszeczkę, ma to przez to też na myśli troszeczkę ich właśnie postawę niewiary, tak. Natomiast w samym centrum mamy właśnie krytykę czy pytanie, ale wyrażające właśnie też takie zniecierpliwienie uczniami, czy krytykę. Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Czyli znowu ten akcent padający na małą wiarę uczniów, którą powinni mieć, powinni rozumieć, z kim płyną. Już wcześniej wyznali, że jest Synem Bożym, że w zasadzie dla Niego chodzenie po wodzie nie jest problemem. Już wcześniej doświadczyli dwukrotnie właśnie rozmnożenia chleba dla tysięcy ludzi, a mimo to dla nich problemem jest to, że nie wzięli chleba. I w tym momencie Jezus uważa, że to nie powinien już być dla nich problem, ponieważ powinni rozumieć, z kim płyną i z kim są. Okej. Po drugiej stronie mamy uzdrowienie epileptyka. Możemy ten cały fragment przedstawić schodkowo. W pierwszych elementach tego układu schodkowego mielibyśmy zatem informację o tym, że ktoś przyszedł do Jezusa, w tym drugim fragmencie, że Jezus kazał przyprowadzić syna tego człowieka, który do niego przyszedł. Drugi element, i później ten drugi z tej drugiej strony, mamy informację właśnie o problemie tego syna, mianowicie, że jest epileptykiem, że wpada w ogień i często w wodę. Natomiast ten drugi fragment mówi o tym, że Jezus wypędził z niego demona i został uzdrowiony tej godziny. Czyli problem, który w drugim fragmencie zostaje niejako rozwiązany, tak, Jezus uzdrawia. Natomiast trzecie elementy w szeregu będą dotyczyły kwestii braku wiary uczniów. Pierwszym Jezus właśnie zarzuca, jest znowu zniecierpliwiony swoimi uczniami, więc wypowiada słowa dosyć szorstkie, bym tak to określił, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił. Więc Jezus tutaj wyraża właśnie pewne zniecierpliwienie. No a po drugiej stronie mamy Jezusa, który właśnie naucza swoich uczniów, że jeżeli mieliby właściwą wiarę, jeżeli mieliby wiarę jak ziarnko gorczycy, to nic nie byłoby dla nich niemożliwego. Tak? Więc używa tam też oczywiście tego obrazu góry, która się rzuca w morze. Pytanie, co to znaczy? To wychodzi nam w zasadzie jako element akcentowany.
w ramach takiego całego układu. Właśnie tam, zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli jak ziarnko wiary, jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. To wydaje się właśnie być tutaj akcentowaną myślą, więc jak wy rozumiecie, jestem ciekawy, jak wy rozumiecie, co to znaczy mieć wiarę jak ziarnko gorczycy? Jakieś przemyślenia na temat tego fragmentu? Ufać prawom. Słucham? Ufać prawom do końca. Ufać prawom? Przez to Bogu jako ich twórcy. No bo nic innego jak to gorczycy działa według jakiegoś prawa, nie? No ono co ona robi? No nic nie robi. Jako gorczycy jest małym ziarnkiem, a później według jakichś praw, które tym rządzą, staje się tym, czym się staje. Czyli olbrzymim tam jakimś drzewem, tak? Czyli rozumiem, że odnosisz to do tego obrazu ziarnka gorczycy, którego Pan Jezus już używał, jakby żeby pokazać pewien potencjał, że jest czymś małym, ale ostatecznie staje się czymś wielkim. Czyli pełna ufność prawom, no takim, jakie one są, że szukajcie królestwa, między innymi to główne prawo, które rządzi całą rzeczywistością stworzoną przez Boga. Mhm. No ja też tak myślę, podobnie, że ten potencjał wzrostu tu jest istotny i otwarcie na Boga, że ta wiara to nie jest tylko to, co ja dzisiaj wiem, wierzę, tak, jestem otwarty na to, żeby to wzrastało, tak? Czyli otwarty jestem na Boga, na to wszystko, co w jego ewentualnie mogę przyjąć, dowiedzieć się, usłyszeć i on na to też odpowiedzieć, tak? Jaką zatem wiarę mają uczniowie, jeżeli taką mają mieć, a jaką oni mają? Mniejszą od ziarnka gorczycy. Mniejszą, ale czy chodzi o wielkość, tak. Czy właśnie o to, że ich wiara nie jest taka, jaka powinna być w tym czasie, ale powinna... Ja się że mogą być zbyt mało właśnie otwarci na ten otwarci. Na te ewentualne zmiany, które są związane ze wzrostem. Mhm. Znaczy, ja osobiście chyba też... Bo tak, bardzo często się uważa, że ziarnko właśnie jest czymś ziarnko gorczycy jest czymś małym, więc Jezus mówi coś takiego, że wystarczy mieć małą wiarę, żeby... No, ale wydaje się być to nielogiczne, tak? Że wystarczy mieć małą wiarę, niczym ziarnko gorczycy, aby coś się wydarzyło. Ale Jezus właśnie używa tego ziarnka gorczycy jako pewnego obrazu, który ma pewien potencjał wzrostu. Więc chyba za wami... Bym tutaj się zgodził właśnie, że to jest wiara, która jest gotowa, aby wzrastać. Nie? Gotowa do tego, aby się poszerzać w oparciu o świadomość. Świadomość tego, z kim się idzie. Nie? Że Jezus już tyle rzeczy pokazał im w ramach swojej służby, kiedy przebywali z nim, że już w zasadzie ta wiara powinna być zdecydowanie większa niż którą mieli, wiara oparta na ufność względem niego. Więc wydaje się, że faktycznie taka interpretacja miałaby sens. Na pewno miałaby sens taka interpretacja bardziej niż to, że ziarnko jest czymś małym, więc powinni mieć małą wiarę. Nie? To raczej nie. Tylko właśnie ten potencjał wzrostu. Ale jak w tej wypowiedzi Jezusa rozumiesz w tej logice, tak? Objaśnienie, które pada w 21 wersecie. Przez modlitwę i post. Ja mi się wydaje, że to Jezus też wskazuje kierunek, tak? Że wzrostu tej wiary, nie? Jezus sam. Jeżeli byśmy zobaczyli, bo na to nie zwróciłem może uwagi, ale Jezus w tej części jest tym, który udaje się na górę, aby się modlić i później dokonuje cudu i przeprowadza się na przykład przez wodę. Nie? Więc jest kimś, który też jest pokazany jako przykład modlitwy. Nie? Przykład osoby, osoba, która czyni wielkie rzeczy, ale jednocześnie jest człowiekiem modlitwy. Nie? Więc wydaje się, że naśladowcy Jezusa powinni z jednej strony czynić te same rzeczy, które on czyni, ale być też ludźmi modlitwy, nie? Z którego czerpią. Wydaje
wydaje mi się, że cię rozumiem, natomiast w tej wypowiedzi Jezusa to jest tak, jakby to 21 przynajmniej tak wybrzmiewa. Ja pewnie nie mam pojęcia, jak to wygląda teraz w Grecji, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak. Bo oni pytają, dlaczego myśmy nie mogli? Jezus zaczyna potem im tłumaczyć pewną zasadę ogólną odnośnie wiary, a potem dopowiada, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez. Tak jakby mówił o pewnej mechanice zadziałania w odniesieniu do tego kogoś, tak? No i po prostu on w końcu ich usprawiedliwia w tym 21? Czy też wręcz przeciwnie... Być może wskazuje na coś, na co powinni oni już wiedzieć, nie? Może wiara się łączy z modlitwą i postem wprost. No to jest jakaś droga, tak? Pewnie tak, no, ale po prostu rozumiem, że to jednak brzmi tak, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, tak? No, a to inaczej, a inne wychodzą inaczej. Znaczy, no bo wiarę bardziej. Tak, bo w momencie ten wychodzi tak, a inne wychodzą inaczej. Wychodzą same. Albo jeszcze jakoś... Nie poście i poście, tak mówię właśnie tak. Ten zaś rodzaj nie wychodzi, jeśli nie w modlitwie i poście. No tak, ale tu jakby słusznie Marek pokazał, że Jezus jakby pokazuje pewien określoną odnosi to do pewnej określonej sytuacji, względem której oni nie potrafili przejść zwycięsko, tylko właśnie pokazali, że niestety nie potrafią. To jest jakąś próbą przynajmniej ograniczenia cielesności, przez to otwartość na wzrost duchowy dopiero się pojawia, większa, prawda? I to też Może to jest jakaś ukryta... Zwróćmy uwagę, że my cały czas operujemy tym wzrostem wiary, kiedy Jezus mówi właśnie dokładnie coś przeciwnego. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli po prostu jak ziarnko, a nie jak już ziarnko, które zamieniło się w drzewo. Argument Jezusa jest zupełnie odwrotny. Gdybyście mieli coś w postaci szczotkowej, zarodkowej wręcz, wystarczyłoby wam. Na tym polega cały problem argumentu. Ja go czytam gdzie indziej, że jak ono się rozwija. No ale tam jest mowa o czymś innym. A tu jest pytanie o coś innego. No więc po prostu W ogóle ma, nie powiedzmy tak. Jak w ogóle ma nadzieję, jak to ziarnko gorczycy? Przecież ono nie ma świadomości. No umówmy się, ziarnko gorczycy to chyba ma świadomość, czy nie ma świadomości? Ono działa, po prostu sobie działa według pewnych praw, które są z góry mu narzucone. Ono musi tak działać, po prostu. Jeżeli byśmy mieli właśnie takie podejście do rzeczywistości, jak ma to ziarnko gorczycy, czyli działalibyśmy zgodnie z prawami, Jezus, to w tym momencie nie byłoby żadnych nie problemów. Nie mówi o jakimkolwiek wewnętrznym życiu, świadomości, ani rozwoju biologicznym ziarnka. Mówi tylko o wielkości. Mówi o wielkości obiektu. Nie, mówi o wierze. Tego. Tutaj nie ma, mi się wydaje, stwierdzenie, że tu chodzi, że coś małego, tylko po prostu jak ziarnko. Nie jest tu powiedziane, że chodzi o przymiot jakiś określony ziarnka, więc można tu iść po linii właśnie, że jest czymś małym albo czymś, co ma pewien potencjał, nie? Bo tu nie jest powiedziane, że jest małe jak, nie? Ziarnko, to jest zdrobnienie. Jeżeli mówimy o ziarnie czegoś, już wiadomo z kontekstu szerszego, że to gorczyca nie ma wielkiego ziarnka. To nie jest ziarno takie, siakie, czy orzech, czy cokolwiek, którego mówimy o czymś małym, tak? I wydaje się, że jakby cała siła tego argumentu jest tak, nie musicie mieć czegoś nie wiadomo co. Chodzi o to, żebyście mieli to, co trzeba. Chociażby małe, a to by się wydarzyło. To, co chcieliście... Znaczy argument jest taki, że oni wiary nie mają. No więc właśnie. Ale trzeba by tu się odwołać do tego, a tutaj, że mieliby... co małego utożsamiali z ziarnkiem gorczycy, kulturowo czy utożsamiali. Na przykład my dzisiaj w świecie atomu, na przykład czy elektronu, to powiemy tak. Coś jest tak małe, jak na przykład elektron, ta podstawowa jakaś tam materia. Czy tam coś to jest małego. Czy oni, tu by się do tego trzeba było odwołać, czy oni mówiąc ziarnko gorczycy, od razu im się odpalało w mózgu coś takiego, to jest tak małe. Czyli oni to sami. Wydaje się, że tak. Krótkiego. Jeśli tak było, no to można w ten sposób pójść w tym kierunku. Co dalej? Pytanie. Ziarnko piasku, tylko... No właśnie, ziarnko piasku wydaje się być wyższe. Ja nie wiem. Ale przecież to też jest niezwykła wypowiedź naukowa, że teraz
tamten, gdzie Jezus szukał w skali świata najmniejszego ziarnka, jakie... Ale kulturowe. Znaczy, Marko, no, wydaje mi się, znaczy tak, wydaje mi się, że w kontekście Ewangelii Mateusza Jezus po prostu używa tego obrazu ziarnka też w jakimś kontekście i być może to jest przywołanie czegoś, co już ludzie, znaczy uczniowie słyszeli, nie? Nie mówię, że tak musi być, nie? Ale wydaje mi się, że jest taka możliwość, taka droga do tego. Jest mniejsze niż ziarnko piasku, czy większe? Większe. Większe, no to wydaje mi się, że tutaj gdyby chciał o małości mówić, to by powiedział... No! Już nie wchodźmy. Okej, okay, ale czy w związku z tym, Marku, jeżeli, bo ja się tu zapytałem sali, jak wy rozumiecie, czy masz jakiś pomysł na to, jeżeli by to dotyczyło małej wiary, to czegoś małego, o może tak, jeżeli dotyczyłoby czegoś małego. Pytanie właśnie, czy w ogóle kategoria mała, duża wiara. Jak to jeszcze połączyć właśnie z tą modlitwą i postem? Zgadzam się, to jest z chłopakami, to słowa, że ten, modlitwa i post gdzieś... Warunkują jest, wzrost. Nie tylko chodzi o wzrost. Są w ogóle wyrazem wiary. Mhm. Więc po prostu jak ktoś ma wiarę, to po prostu te elementy są rzeczami w jakimś sensie naturalnymi. Mhm. Chyba że zaczynamy być jak Izrael w czasie, że tak powiem, kiedy podlegał krytyce, że po prostu praktykują rzeczy, które wewnętrznie w nich nie żyją. Tak? Bo można okazało się wyglądać, że się pości, a w środku mieć po prostu zbliża, tak? Można było wyglądać, że się modli, a tak naprawdę budować swojego, tak? Jak się modlicie, nie róbcie tego, tak, siak, owak, nie? Więc te rzeczy można było robić w sposób zupełnie bez sensu. Ale myślisz, że w stosunku do uczniów Jezus idzie taką krytykę? Ja zastanawiam nad tym, ponieważ jeżeli rzeczywiście teraz się rozsypał w pewnym sensie worek krytyki w stosunku do uczniów, że nie są właściwie w tym miejscu, w którym są, to być może ten element tutaj właściwie jest dominujący. Gdybyście we właściwy sposób się odnieśli jednak do mnie, bo zwróćcie uwagę, po tych słowach, które dzisiaj jakby przynajmniej już padły, tak? Ty jesteś Synem Bożym, tak? I zaraz potem nie pamiętacie, że po prostu chleby, i że nagle martwicie się, że chleba nie macie, tak? Czyli te fragmenty też pokazują pewne zderzenia w uczniach, że oni z jednej strony w pewnych przypływach niby coś dostrzegają, a potem zaraz po prostu zapominają i wewnętrznie nie rozumieją. To w jakiś sposób ugruntowane i funkcjonują znowu gdzieś na jakiś po prostu na inny sposób jeszcze. Nie taki, jaki właściwie, nie o taki właściwie Jezusowi cały czas o nich chodzi. Jeszcze w środku nich coś się nie zakorzeniło, nie zakotwiczyło w ich świadomości, aby było to takim obrazem, jaki Jezus chciałby w nim wytworzyć. Okej, no wydaje mi się, że tego nie rozstrzygniemy, więc będziemy i tak musieli iść dalej. Jeszcze Mariusz chciał coś powiedzieć. Zakłócimy się o coś, co jest oczywiste, bo początek tego... Dobrze, że nas oświeci. On odrzekł z powodu swojej małej wiary, bo zapewniam was, że jeśli będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie tej górze, tak? Czyli macie małą wiarę, czyli nie macie takiej jak ziarnka gorczycy, bo gdybyście mieli, no to, to wiara by zadziałała i ze mną by wylać, tak? To jest w tej wielkości. W Ewangelii jakiej, bo to ja rozumiem inny. Mateusz, tak? Inny przykład. Bo z powodu waszej małej wiary, to Mateusz mówi o ziarnku gorczycy, które jest małe, tak? Mhm. Okej, no nie ten. Na pewno Jezus tutaj zachęca nas do wiary. Jakiejś wiary. Myślę, że też możemy powiedzieć jednoznacznie, że opartej na ufności, której powinna towarzyszyć modlitwa i post. Czy z takim się stwierdzeniem zgodzimy? Mam jeszcze pytanie w górę. Czy to jest taka, waszym zdaniem, zwykła hiperbola, żeby coś przerysować, czy coś za tym więcej? Coś niemożliwego, tak. Obraz czegoś niemożliwego. Okej. Okay. Niestety, nie rozstrzygniemy, a musimy iść dalej. Dobra. Ale na pewno Jezus zachęca nas do wiary. Jakiejś wiary. Okej, okay, no to wchodzimy w takim razie w kolejne fragmenty. Tym razem będziemy mieć do czynienia z układem równoległym, rozdzielonym.
Czyli będziemy mieć element A1 dotyczący wyznania Piotra, a po tym fragmencie rozdzielającym będziemy mieć świadectwo Boga Ojca o Jezusie, czyli scena przemienienia na górze, po których nastąpią pierwsza zapowiedź śmierci, a później druga zapowiedź śmierci. To jest prosty układ, więc zestawmy sobie wyznanie Piotra o Jezusie i świadectwo Boga Ojca o Jezusie. Wiecie co, ze względu na to, że czas nas goni, nie będę teraz już tego czytał. Będę jedynie starał się wskazać mniej więcej, co się pojawia tu i tu. Więc wszystko zaczyna się w tej scenie pierwszej od pytania Pana Jezusa odnośnie tego, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, w domyśle za kogo ludzie uważają mnie. Tak? Czyli Jezus pyta, jakie krążą opinie na jego temat, co ludzie na jego temat twierdzą. Więc padają odpowiedzi, że jedni uważają go za jakiegoś właśnie proroka, który przyszedł, lub za wskrzeszonego Jana Chrzciciela. Natomiast w drugiej scenie de facto pewni prorocy Starego Testamentu się pojawiają. I właśnie między innymi Eliasz, za którego ludzie uważali Jezusa. Eliasz jako ten, który miał być zwiastunem nadchodzącego dnia pańskiego, też utożsamiano go w późniejszym okresie również za tego, który miał poprzedzać Mesjasza, więc Eliasz pojawia się właśnie na górze przemienienia wraz z Mojżeszem. Więc najprawdopodobniej jako Mojżesz i Eliasz reprezentują tutaj prawo i proroków, jak się bardzo często twierdzi. Poza tym jest mowa o tej pewnej przekazaniu czy świadectwie tego, kim jest Jezus, i w obu tych fragmentach źródłem tego świadectwa jest Ojciec. Bóg Ojciec, który objawia Szymonowi to właśnie, kim jest Jezus. A po drugiej stronie mamy już taki bardziej bezpośredni sposób, gdzie rozlega się z obłoku głos Ojca. No i mamy to świadectwo, tak? Więc z jednej strony Piotr, który mówi, że tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, natomiast z obłoku słychać, to jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Więc teraz, jeżeli byśmy sobie te fragmenty omówili pod kątem retoryki, no to mamy pierwsze właśnie pytanie, za kogo uważają, i pada odpowiedź Piotra, jak najbardziej słuszna. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli pytanie i odpowiedź. Natomiast na samym końcu Jezus właśnie prosi, żeby ta właściwa odpowiedź nie była rozgłaszana. Żeby nikogo nie mówili właśnie, że On jest Mesjaszem. Natomiast w samym centrum mamy jakby odpowiedź Jezusa na to, co Piotr o Nim powiedział. Więc to są słowa skierowane do Piotra, o Piotrze, przez Jezusa skierowane. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymon, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie i rozwiązane i w niebie. Nie wiem, czy was to cieszy, że akurat taki fragment jest w elemencie akcentowanym, ale z jakichś tam naszych, wiadomo, nie wiem, czy wynikający z dyskusji, czy ten, no wiadomo, że ten fragment jest mocno dyskutowany ze względu na pewne różnice wyznaniowe, tak, i jest mocno podkreślany przez Kościół katolicki jako właśnie fragment, przez który Piotr otrzymuje pewną szczególny autorytet i szczególną władzę. No ale my jako czytelnicy Ewangelii również się na niego napotykamy i musimy jakoś mieć, no, myślę, że chcemy po prostu go odczytać po prostu właściwie. Nie wiem, czy nam się to akurat dzisiaj uda. Mam nadzieję, że przynajmniej jakiś możliwy kierunek
interpretacyjne uda mi się wam wskazać, który mi się wydaje jakoś tak w miarę sensowny i logiczny. Tak jak powiedziałem, taki ten pierwszy bloczek, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Natomiast środek by miał taki układ. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. A później Szymon, i które mu później jest zmienione imienia na Piotr. A ja powiadam ci, że ty jesteś Piotr. Tak, czyli coś się dzieje odnośnie imienia. Dlaczego imię zostaje zmienione? Za chwilę postaram się o tym powiedzieć, zasugerować. Bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli to, co Piotr otrzymał, tak? Czyli objawienie odnośnie tożsamości Jezusa, że zostało mu to przekazane z góry. Natomiast w elemencie B2 to Jezus przekazuje coś Piotrowi i mówi, że na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go, więc jest to pewnego rodzaju jakaś obietnica czegoś. I tutaj słowa przykazania, tak? I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. No właśnie, to jest na pewno rzecz, której nie da się jednoznacznie stwierdzić, co to znaczy. Wiele fragmentów jest takich, że egzegeci rozkładają ręce i w zasadzie nie, albo nie wiedzą, do czego się odnieść, albo muszą się po prostu odnieść do całego ciągu takiej tradycji interpretacji danego fragmentu, żeby jakby wyjść na swoją, na to, co ma im wyjść, co chcą, żeby im wyszło. Natomiast my nie mamy jednoznacznie stwierdzenia, co to są te klucze, czym są, do czego odnosi się właśnie te sformułowanie odnośnie związywania i rozwiązywania. Nie jest to jednoznacznie wytłumaczone. Natomiast jeżeli mielibyśmy jeszcze to rozbić troszeczkę sobie, to Jezus mówi coś takiego: nie ciało i krew, ale Ojciec. I w samym centrum jest idea objawienia. Coś, jakieś poznanie odnośnie tego, co tu się dzieje i właśnie kim jest osoba Jezusa, jaka jest Jego tożsamość. Po drugiej stronie mamy znowu element A, jakaś pewna obietnica, tak? Zbuduje Kościół mu, a bramy piekielne nie przemogą go, więc pytanie, jak należy rozumieć te bramy piekielne? Czy wyłącznie jako bramy Hadesu, kot, śmierć, czy bramy piekielne jednak w odniesieniu jakichś sił wrogich Kościołowi? Natomiast mamy na pewno ideę, że tamtego nie przemogą, nie zwyciężą, natomiast po drugiej stronie mamy informację, że niebo w jakimś sensie będzie wsparciem, czy będzie tym, które będzie wspólnie z tym, co się tu dzieje, działać, tak? Z Kościołem, czy z Piotrem, bo tutaj jest mowa, i dam ci klucze Królestwa Niebios, więc te klucze w tym momencie wpadają jako akcent. Więc pytanie pierwsze, jeszcze kwestia tego fundamentu. Oczywiście wiemy z różnych opracowań, z jakichś naszych też potyczek różnych w dyskusjach, wynika to, że jest jednak różna interpretacja tego, co tak naprawdę stanowi właśnie ta opoka, na której Chrystus miał zbudować swój Kościół. I od samego początku prób interpretacji tego fragmentu pojawiały się najróżniejsze pomysły, ale główne dwie dotyczyły tego, że właśnie tą skałą, na której Kościół miał zostać zbudowany, dotyczyła, że albo jest nią Chrystus, Jezus, tak, albo jest nią Piotr. Ale nawet jeżeli Piotr, to tych interpretacji znów pojawiało się dosyć sporo, co to miałoby oznaczyć, że Kościół został zbudowany na Piotrze. No i więc niektórzy mówili, że
chodzi o zwiastowanie Ewangelii przez Piotra. Inni mówili właśnie, że Kościół został zbudowany na Piotrze, w sensie na jego wyznaniu. Właśnie w to, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Jeszcze inni uważali, że Piotr niejako jest pierwszym uczniem, tak? Więc on stanowi niejako taki, nie prototyp, ale protoplastą wspólnoty, przyszłej wspólnoty właśnie uczniów wierzących właśnie w Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego. No ale byli też tacy, którzy właśnie, jeszcze twierdzenie, że Piotr, ale nie tylko Piotr, ale również pozostali apostołowie, czyli odniesienie do tych fragmentów, gdzie apostoł Paweł mówi, że Kościół został zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, więc na Piotrze, ale nie tylko na Piotrze, bo również na innych apostołach była taka interpretacja. No lub też Piotr jako będący reprezentacją reprezentacją przyszłego episkopatu, tak? czyli liderów kościoła, biskupów, więc jest to chyba najbardziej idące jakby w tym duchu, który się rozwinął w kościele przede wszystkim katolickim. Ale nie brakuje też głosów, gdzie właśnie wiara Piotra jako taka, czyli właśnie wyznanie, ale również sam Chrystus jest utożsamiany właśnie skałą, na której Kościół jest zbudowany. Więc nas oczywiście najbardziej interesuje, omawiając Ewangelię Mateusza, czy możemy z tej Ewangelii jakoś próbować, tą Ewangelią się może wspomóc, żeby rozstrzygnąć tą kwestię, co tą skałą jest. Chciałbym zasugerować, że treść właśnie tego omawianego fragmentu łączy się treściowo mocno z tekstem przypowieści o zarządcach winnicy, które będziemy później omawiać za bodajże dwa spotkania. Ale znamy tą przypowieść, myślę, na tyle dobrze, że mamy ją w głowach, tak? Że była winnica, był gospodarz czy właściciel winnicy, który zostawił ją sługą. Tamci się nią mieli zajmować, a później ci zarządcy, do tych zarządców byli wysyłani sługi, oni tych sługi zabijali, ostatecznie właściciel wysłał syna i tego syna też zabili, nie? I ten fragment właśnie o właścicielach czy zarządcach winnicy był skierowany do liderów, więc o ile tutaj te słowa o fundamencie kościoła, ta cała rozmowa w ogóle z kontekst tej całej sytuacji to była rozmowa właśnie do uczniów, którzy będą przyszłymi liderami Kościoła. Natomiast w Ewangelii Mateusza, tam parę rozdziałów dalej o zarządcach winnicy, on jest z kolei skierowany do faryzeuszów i kapłanów. I co więcej, tutaj mamy zapowiedź przekazania kluczy królestwa. Natomiast w tamtej mamy zapowiedź odebrania królestwa Izraelu, właśnie narodowi, czy tam jest powiedziane, że lud, ale to jest skierowane przeciwko konkretnym ludziom, przeciwko liderom, tak? Więc im królestwo będzie zabrane. Mamy wyznanie tożsamości Jezusa jako Syna Bożego i Mesjasza, przez uczniów, oczywiście przez usta Piotra. Natomiast tej przypowieści tamci mają świadomość tego, kto przyszedł, ale postanawiają właśnie go zabić, więc odrzucają syna właściciela winnicy, mając świadomość tego, kim jest. Mamy zapowiedź śmierci Jezusa tutaj, natomiast w przypowieści właśnie ci zarządcy są tymi, którzy syna winnicy zabijają. Więc Jezus jednoznacznie akurat w tej przypowieści pokazuje, że on zostanie przez nich odrzucony i zabite. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, czyli widzimy, że pewne takie analogiczne treści, tak, że przyszli liderzy i obecni liderzy, które coś będzie zabrane i dane właśnie tym. I mamy tam jakby w ramach podsumowania tej przypowieści o zarządcach winnicy, zapowiedź właśnie, że cytat z chyba księgi Izajasza,
i psalm, albo psalmu 118. Odrzucenie kamienia przez budowniczych, który miał się stać się kamieniem węgielnym. Więc pytanie, czy nie jest to jakaś jednak rzecz zbieżna właśnie z tą zapowiedzią zbudowania Kościoła przez Jezusa na skalę. Wiadomo, że skała i kamień węgielny nie są to ze sobą rzeczy tożsame, ale stanowią pewien, ideę pewnie jakiegoś fundamentu albo istotnej części budowli, tak? Kluczowe znaczenie dla budowli. Więc jeżeli Chrystus jest tym kamieniem, który odrzucają budowniczy, czyli liderzy, budowniczowie, czyli mamy właśnie też ten obraz, tak? Jezus zbuduje kościół, a tu budowniczy odrzucają go. Więc moja być może taka sugestia, że należy jakoś gdzieś tam pożenić ze sobą te fragmenty, jednak Chrystus nie tylko jest kamieniem odrzuconym, ale właśnie również skałą. Skałą, na której zbudowany jest kościół. Więc taka moja sugestia i wydaje mi się, że po prostu zbieżność treściowa tych dwóch fragmentów jest dosyć mocna. Klucze królestwa. I tu się pojawia też dosyć duży problem, ale klucze stanowią niewątpliwie jakiś symbol władzy. Na przykład klucz domu Dawida z Izajasza 22:22. Ale z drugiej strony jest, klucze są powiązane w Ewangeliach, znaczy głównie tu chodzi o Ewangelię Łukasza 11:52, gdzie mowa jest o faryzeuszach, którzy pochwycili klucze poznania. Natomiast w tym fragmencie Piotr otrzymał objawienie, czy właśnie poznanie dotyczące tożsamości Chrystusa. Więc znowu można by było jakoś tę ideę właśnie poznania kluczy ze sobą pożenić. W Ewangelii Mateusza rozpoznanie autorytetu Jezusa wyrażone poprzez właśnie wiarę, ufność względem Niego skutkuje doświadczeniem rzeczywistości Królestwa. Co mam na myśli? Od samego początku Mateusz pokazuje nam pewną taką rzecz, że ci, którzy przychodzą do Jezusa właśnie w rozpoznaniu tego, że stanowi On pewną określoną, szczególną figurę, tak, w sensie posiadającą określony autorytet, doświadczają pewnej rzeczywistości właśnie tego królestwa. Tak? Więc na przykład jak przychodzi trędowaty i mówi coś takiego: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie? Czyli rozpoznaje w Chrystusie kogoś, kto ma władzę nad tym stanem, w którym on się znajduje. No i Jezus mówi, że właśnie że chce, bądź oczyszczony i tamten otrzymuje właśnie to uzdrowienie. Więc doświadczenie tej rzeczywistości królestwa, w tym sensie właśnie tej władzy nad, czy uwolnienie od tych różnych stanów, zniewolenia przez demony, uzdrowienia, one są mocno powiązane właśnie z ideą ufności i wiary w Jezusa jako kogoś, kto ma pewien określony autorytet, a który wynika właśnie z tego, kim on jest, z jego tożsamości. I właśnie w sekcji C, którą dzisiaj sobie tak mocno omawiamy, temat tożsamości Jezusa jako Mesjasza oraz Syna Bożego jest bardzo mocno tutaj, bardzo mocno omawiany. Tak przewija się w zasadzie od samego początku. Jednym z kluczowych tematów jest również temat właśnie wiary. To, że uczniowie są tymi, którzy powinni mieć wiarę odpowiednią, żeby pewne rzeczy się działy, a one się nie dzieją. A ta wiara właśnie powinna ugruntowana być o to, że rozumieją, z kim są, kto jest z nimi, kto ich prowadzi, kto jest ich mistrzem. I ten autorytet tak naprawdę, który on ma, to jest autorytet, z którego oni również mogą korzystać. Więc uzasadnionym, tak mi się wydaje, jest utożsamienie kluczy królestwa właśnie z władzą królestwa, którą prezentował w swojej służbie Chrystus. Na przykład władza nad chorobą, demonami itd. Władza ta udzielona uczniom jest związana bezpośrednio z ich wiarą w Jezusa, Mesjasza i Syna Bożego, w którym przyszło Boże Królestwo. Czyli klucze jako pewien autorytet wynikający właśnie ze świadomości, kim jest Chrystus.
klucze poznania, ale które tak naprawdę otwierają rzeczywistość, rzeczywistość Królestwa. Wydaje mi się, że właśnie w kontekście tych fragmentów, które mamy, które właśnie akcentują, kim jest Jezus i co z tego powinno wynikać właśnie w kroczeniu przez uczniów, właśnie to, że powinni doświadczać pewnej rzeczywistości, a nie doświadczają, no wydaje mi się, że no, chyba jest podstawa do tego, żeby te rzeczy ze sobą połączyć. Piotr otrzymuje pewne poznanie, co ostatecznie będzie skutkowało wiarą i właśnie tą doświadczeniem tej rzeczywistości, tej władzy, którą miał też Chrystus. Nie wiem, jest to w miarę jasne? Jak ewentualnie chciałbym poznać wasze... Ja mam do 18 wiersza. No. Bo większość tłumaczy, po prostu tłumaczy, a ja ci powiadam, że ty się spierd, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ale można to przetłumaczyć, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą jej. Mm-hmm. Bo i opoka, i kościół jest w rodzaju jednostkiego, i można to przetłumaczyć. Wtedy to, jeśli to opoko jest Jezus, no to w którym bramy piekielne czy bramy Hadesu by nie przemógł, bo znasz to jest tam. No zgadza się, no, czyli można jakby dwojako rozumieć tą, to co ma nie przemoc, co nie ma być przemożone przez bramę Hadesu, tak? Albo skała, albo kościół, okej. Czyli jakiś rodzaj autorytetu, pytanie jaki, czy jakiś ustawodawczy, no nic w kontekście okalających fragmentów w ogóle nie ma idei jakiejś ustawodawczej władzy, tak? Czy nad tym właśnie kwestią autorytetu, bo to właśnie to, co tam powiedziałeś, cały kontekst pokazuje, że uczniowie teraz z Piotrem włącznie wystąpił w roli głównej na jeziorze, ma podstawowy problem z wiarą, tak? Czyli jakby zaimplementowanie tego wszystkiego, co już doświadczył, czy doświadczają, co już wysłuchał, do siebie samego na sposób głęboki, a nie na sposób taki właśnie, no właśnie taki płytki. Mm-hmm. I stąd się zastanawiam, czy rzeczywiście te klucze tutaj się pojawiają na zasadzie autorytetu? Jakiegokolwiek autorytetu. Być może Piotr ze względu na swoją biografię i teraz również te jakby próby zmagania się w obszarze wiary będzie pewnym modelem. Modelem, który będzie właśnie przykładem drogi i związku, który będzie dostatecznie potem silny do tego właśnie wchodzenia do Królestwa Bożego, bo te klucze też, korzystając z tej podpowiedzi ewentualnie z Łukasza, no to wydaje się, że tam do uczonych w prawie to było to, że wy po prostu wiecie, jak sięgnąć poznania drogi do życia wiecznego, ale sami z tego nie bierzecie, a innym nie dajecie dostępu. Innych, mówiąc krótko, nie uświadamiacie w tym kierunku. Tam są te klucze na zasadzie takiej po prostu, wiesz jaki jest sposób, wiesz jaka jest droga, wiesz co należałoby zrobić i skąd zaczerpnąć, a tego ale nie robisz. Ale jest związane ze pewną określoną świadomością. Tak, świadomością, tak, po prostu ktoś dostał poznanie, ale go jakby nie wykorzystuje i też jakby ewentualne konsekwencje nie podaje dalej. Także po prostu no zastanawiam się, że właśnie, bo teraz jakby ja wiem, że po prostu określonym kręgom po prostu autorytet, władza po prostu się bardzo śni, natomiast sam kontekst tego wystąpienia tego miejsca, w tym miejscu tej wypowiedzi, ma po prostu no, zupełnie jest jakby taki nie do powiązania. Bo później jest to stwierdzenie, cokolwiek zwiążesz i rozwiążesz, nie? Jest, tak. Jest jakby powiązane z tą ideą kluczy, więc ideą jakiegoś... No właśnie. No. Więc wydaje się, że w tym mieści się jakaś pewna władza, pewien autorytet, nie? Znowu jest pytanie w tym momencie, jak by to miało... Nauczyliśmy się określonego sposobu odczytania tego wiązania, niewiązania, tak? No to jest tylko pytanie, czy my teraz jakby bardziej do tego podchodzimy ze względu na to, jak historycznie zostało nam to jakby wdrukowane w świadomość, jak to trzeba czytać,
A teraz po prostu, kiedy się przyglądamy się i trochę lepiej rozumiemy, jak wygląda zabarwienie treściowe kontekstu, bo go wyjaśniłeś, to tylko, no to jest pytanie po prostu, czy kontekst daje nam rzeczywiście podbudowę do tego, aby iść w ogóle w tym kierunku, tak? Jak daje, to nie ma sprawy. A jak nie daje, to być może musimy się nauczyć czytać tylko jeszcze raz, szukając podparcia w tekście, to nie, o to mi chodziło, tak? I jeszcze taką dodatkową podbudową jakby tego jest to, że zwrot o związaniu i rozwiązywaniu używany również w czymś, co mowie o Kościele. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście rozwiązali i w zasadzie używa dokładnie tego samego zwrotu, ale wydaje się, że może być tam to czytane w kontekście właśnie modlitwy też, że jeżeli byście wspólnie, razem modlili, prosili Ojca w imieniu moim, dawam, czyli doświadczycie pewnej odpowiedzi z nieba, więc wydaje mi się, że można to jakoś powiązać właśnie, doświadczycie rzeczywistości, odpowiedzi z nieba w ramach modlitwy. Czyli to byłoby tutaj w tym ostatnim fragmencie powiązane z tym, będziecie się razem modlić o za tym albo za tamtym, doświadczycie tego, no to jest jakby troszeczkę inna historia niż postawienie jakby takiego bardziej ostro, w ostrych granicach jakby powiedzenia, jak zarządzicie, tak będzie. Bo to jest w zasadzie autorytet przekazany, nie? To nie jest, że to oni mają, tylko oni jakby uczestniczą w czymś, nie? No więc to jest, wiesz, nawet ten przykład, który Jezus dał, a w moim zdaniem był hipokrytą z tą ziarnkiem gorczycy, no bo teraz można by zrobić, tutaj zaraz po prostu postawiłbyś swojego laptopa i powiedziałbym, no to kto ma tą wiarę w jak najmniejszym stopniu, niech po prostu powoduje, żeby ten laptop przelewędrował gdzie indziej, tak? Żaden problem, bo robimy szybko eksperyment i kto nas wierzący, zaraz się okaże, a reszta nie to dobrze. No nie, bo tak, bo czasami po prostu opowiadamy dziwne rzeczy, co nie? Ale no, znowu jest pytanie po prostu, czy na pewno autor tutaj w tym momencie, w tym kontekście dał nam jakby dostateczną ilość wskazówek, aby w sposób taki właśnie panujący to odczytać, tak? Jako w tym kontekście, że to chodzi o panowanie, autorytet, przekazanie i teraz po prostu masz, rządź i idzie, tak? Znaczy idea przekazania pewnej władzy, ona się już nam pojawiła, nie? W innym fragmencie akcentowanym, właśnie w przekazaniu misji, nie? Że on im przekazał, dał im władzę nad demonami, więc to jakby idea się pokazała, nie? Czy to jest to również tutaj, no szukamy odpowiedzi, nie? No, słucham cię. Jest wyraźnie, jednoznacznie powiedziane. My tu mamy potężną moc odpuszczania grzechów. I w tym sensie to ja to odczytuję, ten werset właśnie w tym sensie. Że rozwiązać i związać oznacza dokładnie tyle. Jeżeli ja ci odpuszczam twoje winy względem mnie, to one są odpuszczone przez Chrystusa. A jeżeli ci nie, to nie. To jest potężna moc, wbrew pozorom, dana nam przez Boga, i którą dzisiaj współczesna psychologia potwierdza. Pytanie, czy Jezus mówił coś takiego, że daje Piotrowi możliwość nieodpuszczenia? Bo on jakby pokazuje dwie drogi. Możesz odpuścić, albo możesz nie odpuścić. Nie. I będzie nieodpuszczany w niebie. Oczywiście. To jest dokładnie to. I to jeśli chodzi o kwestię tego, czy to było tylko do Piotra, to co niektóre opcje religijne sugerują, mówię o 17, a tobie daję klucze do królestwa, no to oczywiście w paralelnym najbliższym tekstem jest 18:18, które mówi... No tak, to jest... To, co tutaj już przedstawię, to jest bardzo ważne i tutaj już łamię w ogóle tą teorię całkowicie, że jest mowa do wszystkich apostołów. Znaczy do uczniów, tam nie jest nawet w egzegezach katolickich podkreśla się, że to nie jest mowa do 12, mowa o Kościele, tylko w ogóle o uczniach. Ciekawe zresztą, bo według tradycji raczej do apostołów. To nie jest po prostu jakiś po prostu synonim zwrotu otworzyć albo zamknąć. Myślę, że Piotr otworzył Królestwo Boże, nie? Tak. Różnie się te klucze interpretowało. Między innymi właśnie to, że przez Piotra była zwiastowana Ewangelia najpierw Żydom, później poganom. Więc to jest chyba najwcześniejsza interpretacja klucze. Nie wiem, czy nie u Tertuliana się pojawia. Dobra. Okej. Niestety znów też nie rozwiążemy tego, ale szukamy, tak? Szukamy. Kolejne świadectwo Boga o Jezusie, Boga Ojca.
Więc informacja o wejściu na górę, na końcu zejściu z góry. Informacja, że został przemieniony, czyli widzieli właśnie jego w chwale, a na dole, że widzieli tylko jego samego. Tutaj, że ukazał im się Mojżesz i Eliasz, a tu, że już więcej ich nie widzieli. No i informacja o tym cudownym zdarzeniu, że ukazał się obłok jasny, okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Natomiast gdy usłyszeli, to z kolei uczniowie właśnie padli na twarz, zatrwożyli się bardzo i Jezus ich później tam każe im wstać, tak? Natomiast, czyli odpowiedź jakby na to, co doświadczyli właśnie poprzez obecność Bożą w obłoku. Natomiast w samym środku znajduje się świadectwo Ojca o Synu. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Więc świadectwo w tym momencie jest tutaj najbardziej akcentowane. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to określenie Jego słuchajcie i też pokazać coś w kontekście tego, co mówiliśmy w trakcie pierwszych naszych wykładów, że Jezus w Ewangelii Mateusza jest ukazany jako nowy Mojżesz, czy prorok podobny do Mojżesza, którego Mojżesz zapowiadał. I właśnie wydaje się, że to stwierdzenie Jego słuchajcie nawiązuje do tej zapowiedzi Mojżesza o proroku podobnym do niego, którego Izrael miał usłuchać, kiedy tamten przyjdzie. I z sekcji C, którą dzisiaj sobie omawiamy, mamy liczne nawiązania do Mojżesza. Tak? Mamy nakarmienie tłumów na miejscu pustynnym, mamy cudowne przejście przez wodę, wejście na górę po 6 dniach, to też jest tam taka zmianka w życiu Mojżesza, gdzie przebywał na górze 6 dni, a 7 dnia usłyszał Boży głos. Jaśniejąca twarz Jezusa. W Ewangeliach pozostałych mamy po prostu o obliczu, czy o szatach, natomiast tutaj w Ewangelii Mateusza, Mateusz jeszcze dodatkowo jakby pewien szczegół nam daje, mianowicie, że jego twarz jaśniała, więc to taka aluzja do jaśniejącej twarzy Mojżesza. No i się w ogóle pojawienie się Mojżesza na górze przemienienia, tak? Czyli Mojżesz jakby już personalnie jest tutaj obecny jako pewien świadek, jako pewien ten, który potwierdza to kim jest Jezus. Więc mamy właśnie ukazanie Jezusa jako nowego Mojżesza, który będzie prowadził lud, którego właśnie Izrael oczekiwał i którego miał słuchać. Żałuję, że nie udało mi się znaleźć takiego też opracowania takiego żydowskiego uczonego z Odessy, nie pamiętam jak się nazywał, ale jakiś tam dłuższy czas, kiedyś tam zrobił takie opracowanie w oparciu o teksty rabiniczne, co Żydzi wierzyli właśnie o tym proroku, który miał przyjść, którego zapowiadał Mojżesz. I no tam jest cała lista rzeczy, natomiast bardzo ciekawa rzecz, taką ciekawą analogię ci rabini wymyślili, że tak jak Mojżesz, zanim wprowadził naród do ziemi obiecanej, umarł. Tak samo przyszły Mojżesz, zanim wprowadzi do nowego wieku, umrze. Więc to jest taka dosyć ciekawa, że tam jest cała lista tych rzeczy, ale to mi się jakoś tam nasunęło, a ewidentnie Mateusz, kierując Ewangelię właśnie do Żydów, no ten temat Jezusa jako nowego Mojżesza wydaje się mocno akcentować i dosyć mocno się w nim przewija, a no wydaje mi się, że jest to też dosyć ciekawe, żeby może to tam kiedyś nawet omówić właśnie, co Żydzi wierzyli na temat właśnie tego przyszłego proroka. Opis przemienienia. Mówiliśmy sobie, że jesteśmy teraz w takich dwóch fragmentach, które mają opis, znaczy równoległą, rozdzieloną mają budowę. Tak? Więc tutaj jest świadectwo o Synu i zaraz będziemy mieć dwie zapowiedzi męki Chrystusa, tak? Śmierci i zmartwychwstania. I wydaje się, że opis przemienienia z opisem męki Chrystusa pod koniec Ewangelii ma bardzo dużo też elementów zbieżnych. On stanowi niejako taki bardzo silny kontrast między sobą. Jedno na wysokiej górze, drugie na krzyżu Golgoty.
na górze Goldotty, dokładnie na krzyżu. Dla ograniczonej liczby uczniów, wyłącznie 3, a to tam będzie dotyczył, to w zasadzie będzie to jako publiczny spektakl niejako. Nadprzyrodzona jasność, tam nadprzyrodzona ciemność. Szaty jaśniejące jak słońce, a tam odarcie z szat. Uwielbienie, pohańbienie, pojawienie się Eliasza, a w scenie z opisu męki na krzyżu Eliasz się nie pojawia. Dwaj święci, dwaj złoczyńcy. Bóg przyznaje się do Jezusa, natomiast w scenie ukrzyżowania śmierci Bóg milczy. Jezus woła, Boże, czemuś mnie opuścił. Bóg ogłasza Jezusa Synem Bożym, natomiast setnik po śmierci Jezusa właśnie wyznaje to, że Jezus jest Synem Bożym. Więc wydaje się, że te dwa opisy się jakoś ze sobą mocno wiążą i o ile Chrystus właśnie na górze przemienienia daje uczniom przebłysk swojej chwały, to właśnie męka, czy droga, którą idzie, to jest właśnie droga, jest drogą właśnie do tej chwały, którą ostatecznie ma otrzymać. Więc przechodzimy sobie teraz do opisu właśnie tej, czy zapowiedzi tej męki, tej śmierci. Więc wiadomo, że Jezus zapowiada właśnie, co ma ucierpieć ze strony starszych, tak, arcykapłanów, uczonych w piśmie, że musi być zabity. No i później wskazując na to, co dotknęło Eliasza, którym jest Jan Chrzciciel, mówi, że właśnie on właśnie od nich ucierpi, tak? Czyli mówiąc o nich, to właśnie ma na myśli tych, których tutaj wspomina. Arcykapłani, starsi uczonych w piśmie. Dwa fragmenty niejako też wskazują na pewną trudność dla uczniów. Z jednej strony Piotr nie potrafi zaakceptować Mesjasza, czy wydaje mu się, że ta droga, którą Jezus tutaj wskazuje, jaką drogą idzie, że nie jest to droga, którą powinien iść, czyli nie widzi, żeby to była droga właściwa dla Mesjasza. Natomiast z drugiej strony pytają, no, czy najpierw nie powinien przyjść Eliasz. Też im się coś tu w jednym i drugim fragmencie właśnie nie zgadza. Odnośnie Mesjasza, że najpierw powinien przyjść Mesjasz, a to w zasadzie, że nie powinien się taką drogą iść. Dobra. Będziemy chyba musieli skończyć na tym fragmencie. Nie chciałbym tak lecieć. Skończymy na dziś na tym, więc jeszcze tylko na tej warstwie. A od następnego razu zacznijmy sobie to. Nie chcę najważniejszego fragmentu omawiać tak na chybcika. Więc fragment, pierwsza zapowiedź śmierci. Informacja o tym, że Jezus zaczął tłumaczyć uczniom swoim, a później informacja, że Piotr go wziął na stronę i począł go upominać. Tak? Więc tu Jezus tłumaczy, tutaj Piotr go upomina. W elemencie B1 Jezus właśnie mówi, co go spotka, natomiast w B2 Piotr niejako mówi, żeby Jezus nie szedł właśnie taką drogą, że mówi, że to nie przyjdzie. I Jezus mu wskazuje, że to jest droga, którą wyznacza mu ojciec, wyznacza, to jest coś, co jest zgodne z Bożym właśnie zamysłem, planem, a Piotr myśli wyłącznie po ludzku, więc Jezus wskazuje, że to jest coś, co wyznacza mu ojciec, właśnie ta droga, na którą wskazuje, tak, droga cierpienia, ale ostatecznie również przezwyciężenia śmierci, kiedy zostanie trzeciego dnia zbudzony z martwych. No i po drugiej stronie mamy to, jak schodzą z góry i wtedy właśnie pytają odnośnie tego, czy nie miał przyjść najpierw Eliasz. No i Jezus wskazuje, że Eliasz już przyjdzie i wszystko odnowi, ale nawet już przyszedł, nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. I w samym środku mamy tą... Na dole jest powiedziane, że wtedy zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu, natomiast w środku mamy to, że jak Jezus mówi, że taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Czyli Jezus właśnie zapowiada, że stanie się z nim to samo, co z
z Janem, co już dzisiaj sobie też mówiliśmy w tym zestawieniu tego opisu śmierci Jana z trzecią zapowiedzią śmierci Jezusa. Co to oznacza, że Eliasz wszystko odnowi? Ponieważ prorok Malachiasz zapowiadał właśnie, że Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko. Więc pytanie, czym jest to wszystko? Ponieważ wydaje się, że jednak Jan Chrzciciel nie wypełnił tego w takim bardzo dosłownym wymiarze. Izrael się nie przemienił, tak? Tam było przede wszystkim w kontekście przeobrażenia narodu, ich postaw. Jan Chrzciciel jako ten, który jakąś właśnie taką rolę pełni Eliasza, jako który poprzedza Chrystusa. No i właśnie teraz, żeby jakoś tą trudność usunąć, większość interpretatorów od początku istnienia, znaczy próby interpretacji tego fragmentu, stwierdzali, że Jezus mówi z jednej strony tak, że Eliasz jest kimś na wzór Eliasza, jest kimś, który przyszedł, aby wypełnić rolę Eliasza, ale jednocześnie wskazuje na przyszłość, mianowicie, że Eliasz przyjdzie, właśnie wszystko odnowi jako coś, co dokona się kiedyś w przyszłości. Więc no, pytanie, czy jest to dobra interpretacja, czy może jednak te wszystko odnowi można rozumieć inaczej. Ponadto w Księdze Malachiasza, czy ktoś może otworzyć Księgę Malachiasza, końcówkę, tam jak jest? Tam wydaje się, że jest pewna sugestia, że ta misja Eliasza może się nie powieść. Eliasz wszystko odnowi, ale aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Więc być może jest tam taka sugestia, że Eliasz zostaje po to posłany, ale niekoniecznie naród odpowie i to będzie miało też skutek w tym, że doświadczą pewnego sądu, tak? Jak widzicie, dzisiaj mamy mnóstwo różnych, bardzo trudnych tekstów, które nie są ani jednoznaczne, ani łatwe, ani... A pewnie można by było nad każdym z nich posiedzieć zdecydowanie dłużej. Może byśmy więcej byli w stanie zrozumieć i dojść do jakichś pewniejszych wniosków. Niestety czasu mamy tyle, ile mamy. W związku z tym, że mamy już godzinę 14, chciałbym, żebyśmy na tym dzisiaj zakończyli i rozpoczęli sobie kolejne nasze spotkanie właśnie od tej najważniejszej myśli w całej Ewangelii, Mateusza, właśnie o tym radykalnym uczniostwie jako drodze prowadzącej do żywota. Więc zapraszam Was na kolejny raz, na nasze kolejne spotkanie. Niestety nie pamiętam terminu, ale jest termin dostępny w internecie. Ale pozwolicie, że przynajmniej pomodlimy się na koniec, dobra? Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam swoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam też właśnie objawienie z góry, ale też chcemy być tymi, którzy mają nasze uszy do słuchania, Panie, i chcemy w Twoje słowo być wsłuchani i je rozumieć, aby zastosować je w naszym życiu, Panie. Ty widzisz też to, jak cały czas wieloma fragmentami Twojego słowa mamy problem. Nie wszystko rozumiemy, tak jak byśmy chcieli rozumieć. Dlatego prosimy Cię, abyś przydał nam tego zrozumienia, abyś dał tej nam mądrości z góry, abyśmy dostrzegli, właśnie zrozumieli, co Ty chcesz nam przez te fragmenty powiedzieć. Ale przede wszystkim też dziękujemy Ci za to wszystko, co już dałeś nam zrozumieć, pojąć, co już przemieniło nasze życie.
A Ty, Panie, bądź tym właśnie, który sieje w naszym życiu, sieje w nasze serca i sprawia wzrost w naszym życiu. Ale też dopomóż nam, abyśmy byli właśnie tymi, którzy idą i sieją wraz z Tobą, Panie, żebyśmy zwiastowali Ewangelię tam, gdzie Ty nas stawiasz, żebyśmy byli właśnie też tymi, którzy naśladują Ciebie, Panie Jezu, jako właśnie Twoi uczniowie. Bądź za wszystko uwielbiony, Panie Jezu, bądź za wszystko wywyższony, Panie, ponieważ Tobie należy się wszelka chwała i cześć, Panie, bo Ty jesteś tym, który przemienił się przed uczniami, Panie, który ukazał swoją chwałę, który też ukaże swoją chwałę na końcu wieku, Panie, ale chcemy właśnie być też właśnie tymi, którzy wraz z Tobą będą wtedy u Twojego boku. Dziękujemy Ci za ten czas, który dzisiaj mieliśmy, za to miejsce i za każdy wyraz największej i najmniejszej. Najmniejszy wyraz Twojej łaski, którą dajesz względem nas. Amen.